Cześć wszystkim, tutaj Kwaśka, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj będę nagrywać, będę opowiadać o swoim zawodzie, o swojej szkole, do jakiej chodzę. I widzicie, jestem na wsi, tutaj Faficzek jest związany, siedzi za mną, potem wam go pokażę. No i tak, oczywiście zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i zapraszam do oglądania. To tak, ja jestem Kasia, no to już wiecie. Mój zawód, chodzę do technikum weterynaryjnego w Lublinie. To jest TEP, TEP Edukacja, możecie sobie wpisać w internet, na pewno wam wyskoczy. I chcę wam poopowiadać, czego ja się uczę na tym zawodzie. I jakie są, jakby, co możecie robić po tym technikum weterynaryjnym, co możecie robić jako technicy weterynarii. Bo wiadomo, że po technikum zostajecie technikami, czyli jakby u mnie, to jakbym została pielęgniarką. Pielęgniarką na przykład zwierząt, znaczy no wiadomo, że zwierząt, ale no pielęgniarką. I tak, uczę się trzech zawodowych przedmiotów. Pierwsza to jest anatomia i fizjologia zwierząt. Druga to jest rozród i inseminacja. A trzecia to jest chów. I tak, na rozrodzie wiadomo, że uczymy się rzeczy, które są związane z porodem, z rozrodem zwierząt. Rozród i inseminacja. Inseminacja to chyba coś podobnego, patrzyłam, czy jest Fafik. To chyba coś podobnego jak rozród. Coś takie, no coś na pewno z tym związanego. I na tym się uczymy na przykład, kiedy widzą pieski po raz pierwszy. Uczymy się łożysk. Jest jakieś łożysko liścieniowate, łożysko popręgowe, pamiętam. Jakieś tam łożyska jeszcze są, nie pamiętam do końca, bo musiałabym się na tym skupić i bardziej o tym sobie poczytać, żeby pamiętać, bo wiadomo, że się tych wszystkich rzeczy tak nie pamięta, trzeba sobie utrwalać. No więc na tym rozrodzie uczymy się no wszystkiego, co jest w porodzie, układ żeński rozrodczy i układ męski rozrodczy, to wiadomo, prawda? Dobra. Na chowie uczymy się chów, to nie tylko jakby hodowla zwierząt, bo wiadomo, że chów to jest w zdrobnieniu jako hodowla zwierząt, tylko chodzi o to o hodowlę, chodzi o jakby jak się posługiwać teoretycznie i praktycznie w salonie weterynaryjnym, tak? Jak się właśnie zachować, żeby było dobrze. Jakby uczymy się też różnych ras zwierząt, na przykład krów, koni, psów, kotów, ich zachowania, jak z nimi postępować, ale też właśnie takie rzeczy, na przykład jak się kolczykuje świnie, jak się kolczykuje krowy, jak się kolczykuje, co się jeszcze kolczykuje? Krowy, świnie, nie pamiętam już, co się kolczykuje. Znaczy, co dalej, ale właśnie takie rzeczy. Ostatnio właśnie na początku roku teraz się uczymy, jak postępować właśnie w przychodni. Trzeba być uprzejmym, trzeba być dobrym dla klientów. No tak jak w każdej pracy, wiadomo. Uczymy się też teraz, mówię wam o teraz, czego w tym roku na chowie do tej pory, czyli ten pierwszy tydzień nauki. Piszcie w komentarzach też, jak wam poszedł ten pierwszy tydzień nauki. No i tak, uczymy się o tym,
właśnie, co możemy robić jako właśnie technicy weterynaryjni. I zanim Wam o tym opowiem, to przejdziemy do anatomii i później Wam opowiem, co jakby możemy robić jako technicy po zakończeniu technikum. No więc tak, na anatomii wiadomo, że uczymy się anatomii, czyli wewnętrzny skład organizmu, jak i wiadomo nóg, jak i wiadomo brzucha, właśnie górnej części ciała. Uczymy się tego wszystkiego. Teraz mamy układ moczowy. Układ moczowy też jest troszkę trudny. Wiadomo, że anatomia w ogóle jest trudna moim zdaniem i ja najbardziej właśnie lubię rozród z tych wszystkich właśnie trzech przedmiotów moich zawodowych. No bo może mogę się dużo o tym dowiedzieć. Ja sama bym chciała mieć dzieci w przyszłości, a wiadomo, że układ rozrodczy jest bardzo, bardzo podobny. W sumie może i taki sam, jak i u zwierząt, jak i u ludzi, u kobiet. Na przykład bardzo lubię słyszeć o szczeniaczkach, jak się nimi opiekować, właśnie w którym tygodniu widzą, i to jest bardzo fajne właśnie dla mnie. No to wracając do anatomii, są też właśnie, uczymy się, no właśnie, co tutaj takiego powiedzieć? Anatomia to już samo z siebie. Sama nazwa już tego przedmiotu już robi duże wrażenie, bo znaczy już nic takiego nie podpowiada, bo wiadomo, że chodzi o anatomię, czyli po prostu uczenie się o skład organizmu i uczenie się o różnych częściach organizmu. I właśnie ja anatomię lubię najmniej, bo właśnie jest strasznie dużo do niej nauki. Mamy z niego podręcznik, ale który mieliśmy zakupić sobie w pierwszej klasie, tylko że w ogóle z niego nie korzystamy, ale nie sprzedaję go, bo sobie myślę, że może mi się kiedyś przyda, jeśli bym chciała nadal w tym kierunku uczestniczyć. Chciałabym też na przykład pójść na studia, ale jeszcze nie wiem, na jakie studia, jeszcze nie wiem, czy to jest moje powołanie, bo weterynaria to na pewno myślę, że nie, bo technikum jakby mi pasuje, bo nie ma aż tyle tej nauki, znaczy jest nauka, ale że nie ma aż tyle tego, tego jak na studiach. Na studiach wiadomo, że jest dwa albo i trzy razy więcej, tak jak właśnie te moje przedmioty zawodowe. Ale no wiadomo, że będzie trudno na studiach, ale no i to nie jest takie moje powołanie. Lubię jak zwierzaczki, właśnie chciałam iść na ten zawód, bo innego takiego nie było zbytnio. Chciałam iść na kosmetykę, ale kosmetycznych nie było, technikum, a do liceum mama powiedziała, że jakby po liceum nie mam żadnego wykształcenia, nawet jeśli bym nie poszła na studia, to już lepiej jakbym poszła do tego technikum, tak? Bo nie wiadomo, co mi się w życiu trafi. Nie wiadomo, jak... Czy ja pójdę do tej szkoły, czy będę akurat musiała zarabiać, że nie będę mogła iść na studia. No i dlatego ważna jest strasznie nauka w technikum, że nawet jeśli nie lubicie swojego powołania, to chociaż zróbcie to, co was chociaż trochę uszczęśliwia, chociaż trochę lubicie ten zawód, tę rzecz, że moglibyście już w ostateczności ją robić. Bo ja na przykład bardzo lubię zwierzątka i mogłabym być na przykład pielęgniarką, tak jak Wam mówiłam, czyli technikiem weterynarii, zaraz Wam powiem, co on może robić. Mogłabym być, ale no już lekarzem nie, bo mówię Wam, że trzeba 5 lat na studiach i ja bym nie chciała, bo aż to mnie tak nie powołuje. Mogłabym być asystentką, tak jak właśnie pielęgniarką weterynarza, no i to mi w pełni wystarczy. Dobra, teraz Wam opowiem, co robi właśnie to, na co oczekujecie, co jest po technikum weterynaryjnym, co robi jako technik, jeśli byście chcieli pójść na ten właśnie kierunek do technikum. To jest jedno w technikum, więc może sobie zapamiętacie, gdzie to jest. Może tam w Warszawie, jak oglądacie, z Warszawy, z Katowic, z Krakowa, jeszcze tam z nie wiadomo jakich okolic, może tam gdzieś jest też technikum weterynaryjne, ale właśnie w Lublinie jest tylko jedno. To już Wam mówię, co jako technik możecie robić.
to jako technik możecie. Jako technik możecie. Chwila. Po pierwsze, jako technik, ja nie pamiętam wszystkich rzeczy, co nam mówili ostatnio właśnie na tym pierwszym tygodniu, co robi technik weterynarii, co możemy robić właśnie, to, ale wam powiem to zapamiętałam. To tak, możecie pomagać przy rozrodzie zwierząt, ale nie możecie jakby samemu odbierać porodu, tylko możecie pomagać. Możecie też na przykład wstrzykiwać różne szczepionki, możecie pobierać krew, możecie podawać tabletki doustnie, usypiać, to nie wiem, ale możecie też właśnie zakładać gips, możecie bandażować rany, co jeszcze? Właśnie w sumie powiem wam, że wszystko to co robią weterynarii, nie możecie podpisywać się jako pieczątką lekarską, jako lekarz, bo to jest strasznie, potem możecie mieć sądownie rozstrzygniętą karę, więc nie polecam wam tego, jeśli kiedyś będziecie w tym. No i jako trzecia, to nie możecie operować sami. Możecie być tylko operacje chirurgiczne, nie możecie sami ich przeprowadzać. Możecie tylko właśnie przeprowadzać operacje, tylko właśnie być ich właśnie taką pielęgniarką, co pomaga, nie robi, tylko pomaga, podaje różne narzędzia, patrzy się na te ranki. No i stara się pomóc właśnie jako taki asystent. Ale mnie strasznie boli gardło, wiecie. Ja przepraszam was, że ja może tak ciszej mówię, może coś, ale mnie właśnie od dzisiaj tak boli strasznie gardło. Tak jakbym, no nie wiem, biorę sobie tabletki, może mi przejdzie i Rudinacea też. No i może mi tam przejdzie, bo nie chciałabym być chora. No właśnie. Wiadomo, że nikt nie lubi być chorym. Potem trzeba te lekcje przepisywać, nie? I się nikomu nie chce. No właśnie, fajnie jest siedzieć w domu, ale już lekcji przepisywać to nie, jeszcze te sprawdziany i kartkówki, bo tak to się nie w domu, to nie jest aż takie złe, jak się nie idzie do szkoły jakiegoś tam dnia, nie? Można sobie odpocząć od tego wstawania rannego, bo ja strasznie nie lubię wstawać o 6:00. Jak mam na 8:00, to jest strasznie okropne. Ale no mam kilka dni w tygodniu na 8:00 i muszę o 6:00 wstawać, ale też mam kilka dni, chyba raz w piątek, co mam na 9:40, a kilka dni mam też na 8:50, chyba 3 dni. I na 8:00, na 8:00 2 dni, na 8:50 też 2 dni. I właśnie piąty dzień na 9:40, tak mi się zdaje. Gdzie jest mój dzidzio? O, mój dzidzio śpi. Dobra, znaczy leżę sobie. Ojejku, ale tak się czuję, taka zmęczona przez to, że... Ale mi się tak ciężko myśli i mi w ogóle... Taka jestem zmęczona, tak jakbym ten... To może nie wiem, to po prostu przez to gardło, nie wiem. Biorę sobie tabletki, ale no... Może mi jakoś przejdzie. Wiecie co? Ojejku. Dobra. To chyba tyle będzie z tego, czego się uczę o mojej szkole. Powiem wam, w mojej szkole są fajni nauczyciele. Zależy też jacy. Zawodowi są fajni, ci normalni, od normalnych przedmiotów zależy. Niektórzy nie fajni, niektórzy fajni. Tak jak w każdej szkole. Ale no większość jest takich, no spoko. Spoko wam powiem, że jest git majonez. Dobra. Wiecie co? Pokażę wam pimpka. Już, znaczy fafika, ja na niego tak mówię, pimpek czasami. Dobra, już wam pokazuję fidę. Znaczy fafika. Fafcio, pokażesz się, Miśko? Pokażesz się. Chodź. Tutaj.
Ojej, ale mi się zakręciło w głowie. To jest moje Gigi. Fawcio. Fawcio ma 6 lat. Nie mówiłam wam chyba, że ma 6 latek. A mogłam z nim tak od razu nagrywać. By sobie usiadł tutaj koło mnie. No widzicie, Fawcio ma 6 latek. On nie wie chyba co do kamerka. Chyba się boi. Ale no widzicie, grzeczniutki jest. No właśnie. No co, misiu? No co ty byś chciał? Mogłam od początku z nim nagrywać, co? Oj, ty. On się w ogóle tak przewraca, jak się go mizie. O, zobaczcie. Może wam go pokażę. O tako się przewraca. I o tak, miziaj mnie. Zobaczcie, jaki zadowolony jest. miziaj mnie, tak? Miziaj mnie. Oj, miziaj mnie. No cio malutki. Miziaj mnie. Oj, ty tu idziesz, mały skwarek, co? Mały skwarek! Koczka zmrużył, jakby szedł spać. Dobra, wiecie co? Będziemy się z wami żegnać. Liczę, że wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, to oczywiście tradycyjnie zostawiamy łapkę w górę. Subskrypcję na moim kanale. Jeśli chcecie podobne odcinki, co opowiadam o czymś, piszcie o czym na przykład mam wam poopowiadać. Ja to chętnie zrobię. Na Instagramie możecie też linka mojego w opisie zobaczyć. Tam możecie, jak wstawiam naklejkę, zadaj mi pytanie, możecie zadawać mi pytania, jakie chcecie. I właśnie z tego mogę też robić odcinki. Bo bardzo mi zależy na tym, żeby też tych ludzi było, którzy mnie oglądają i żebyście właśnie patrzyli właśnie na mojego Instagrama, wchodzili, możecie obserwować, polubiać zdjęcia, no i możecie też właśnie zadawać mi te pytanka, ja chętnie na nie odpowiem.